Jak się wspaniale pływa sanem. Tu jest usterko, tu jest grzebień, tam są nożyczki. Będzie druga osoba, przestawi jedną rzecz i trzeba przekopać całą łódkę, żeby to znaleźć. Cześć Kuba, to jest mój ostatni przypadek zarażenia człowieka żeglarstwem. Zaraziłem setki ludzi. Namówiłem gościa, żeby popłynął ze mną dwa razy na mojej łodzi. A trzeci raz już kupił swoją, nie przyznając się żonie. I tak długo się nie przyznawał, dopóki nie przeszkoliłem go z rogu i sam umiał pływać. Żona przez dwa dni przyjeżdżała, nie odzywała się do niego, a w tej chwili tak zaskoczyła, że nie widzi świata poza tą łódką. Także cała rodzina każdą wolną chwilę spędza tu, na tej łódeczce. Mnie pociągnęło od 11 lat, jak mnie złapało, to tak na solidnie. To znaczy, jak ja miałem 11 lat, to 62 lata temu już. No zajechałem z kolegą do LPŻ, bo taka była instytucja w Loku. Tam trochę pomagaliśmy przy łódkach, a to nie tak jak teraz przychodzi się na gotową łódkę, tylko trzeba było przyjechać ze szkiełkiem, drapać tą łódkę jesienią, pomalować. A w nagrodę na wiosnę dostało się do podtrzymania. Dobra, wystarczy? Ja nie chodź do szoku. Każdy, kto zrobi patent, ma zupełnie inny przebieg życiorysu. Całkowicie zmienia mu się życiorys. No ja uważam, nie ma lepszego. To jest sport do późnej starości można uprawiać. Ja już jedną drogą, nogą, prawie gdzie indziej, ja sobie jeszcze mogę pływać. A, Zygmuś, robimy zwrot? Tak. Najpierw pływałem z dwoma kolegami starszymi ode mnie. Jak zobaczyłem, jak oni się mądrują na tym starym szkoleniu, jak składają żagle, ja mówię, nie wytrzymam nim i kupiłem sobie to. No i wsiadłem w samochód i objeżdżałem tu dookoła tej jeziorka. Spotkałem kapitana Guza tam na grobli. No i tu pan nie popływa, bo tu jest strasznie płytko. Ja więc spróbuję. No jak usiadłem, tak już siedzę tutaj, 11 rok. Nie, da więcej. Licząc zerowy plus 13, 14 rok już. A gieniuchna to jest taka uczynna istotka, pomoże wszędzie. Jak trzeba. Wiem, że żeglarze mają to do siebie, że to jak jedna rodzina. Nie ma czegoś takiego, żeby nie można było, jakby ktoś nie pomógł, jeżeli sytuacja taka zaistnieje. Czy na wodzie, czy na lądzie. To jakby jak jedna rodzina. No, kiciulia. Kiciu. Przyjeżdża tutaj gdzieś koniec kwietnia, żeby na 1 maja
w dniu imieniny 2 maja, więc na swoje imieniny już łódka była na wodzie, żeby tutaj można było świętować. To zaczyna się to od maja i to się ciągnie, tak, aż do końca października, no nie zawsze, ale do 15 do końca października dość często bywał tutaj. I on się tu świetnie czuje, to jest jego życie. Nie wymiarować. Ja przedłużałem nawet do listopada, żeby skrócić dni zimowe, żeby tu od 1-2 kwietnia przyjechać tu. Kici. No chodź, no. Szybko łapą się kici. A wnuczki się pytałem, a dziadek, a co ty tam robisz? Telewizji nie ma. A ja mówię, słuchaj, ja nawet czytać nie mam czasu. Nie? Pływam w kilka miejsc, nęcę se rybki z jednego miejsca do drugiego. Rzucam kotwicę do wody, pływam w pław dookoła łódki. No mnóstwo rzeczy można robić. Jak brałem drugą żonę, to mówię, słuchaj kochanie, na pierwszym miejscu są żagle, na drugim miejscu są żagle, na trzecim miejscu są żagle, a dalej to już jesteś tylko ty. Na morzu to się płynie w jedną stronę. Tutaj coś się zmieni, has, inne widoki, ptaszki, żabki, ale to nie wszyscy to doceniają. Są ludzie, którzy nie czują tej przyrody. No tylko żona już od 9 lat nie wejdzie na łódkę. Wtedy jak się przestraszyła tego huraganu, co w Bożkowie słupy się poprzewracały. Już nie weszła więcej. A ja mówię, czemu ja ją tak późno przestraszyłem? Mogłem wcześniej. No się dobrze pływa w dwójkę, ale wystarczy jedną rzecz przełożyć i trzeba cały ospęt w środku przekopać, przełożyć, żeby to znać. A tak to ja po ziemku wiem, to leży tu, to tam, to. No już takich szurniętych ludzi to jest niewielu. Bo każdy by chciał elegancki, no jak się patrzy na zachodzie, elegancki, wypasiony jak. Przyjadą, posiedzą i znikają znowu na miesiąc. Tylko po to, żeby się pokazać. Lecz jest w tym, żeby pływać, a nie siedzieć. Bo jest albo pływanie, albo jak Stachu Gustu był kierownik i mówi porting, siedzenie w porcie i picie, albo jachting, to znaczy tak, jakie słabe wiaterki, ledwo się posuwa. A tu nie było wiatru takiego silnego, żebym ja nie wyszedł. Proszę sobie wyobrazić, że na zarefowanym grocie, tam do tych nitek opuszczonych, wypłynąłem kiedyś tam za ten cyper po lewej stronie. Jak dmuchnęło, tak mnie przykleiło na płasko do wody. A to był moment, nie? Przykleiło i odkleiło. Ktoś, kto widział z boku, to mi ten leży. Raz przyłożyłem dziobem w pomost, bo miałem 2 linki jednakowe. Jedną wrzuciłem od boi, a druga leżała obok. I pomyliłem końce. Złapałem tą, która była w środku, w kokpicie. Jak przygrzałem. Ale podobno każdemu się zdarza, tylko tym wyszkolonym rzadziej. Myślę, że musi, może ja zrzucę tego foka, wie się? No, bo to już czuję, że on tu przeszkadza. Musi mieć tam wewnątrz już coś.
co go pociąga. Lubi ktoś, jeżeli nie lubi wody, to może nie lubi cieklarstwa. Jak ktoś kocha wodę, lubi pływać w wodzie, na wodzie, obojętnie czym, to go to ciągnie. A jeżeli jeszcze pływa gdzieś po świecie, to jest coś, to jest takie lekarstwo na życie. Czy coś co z tobą robi. Gdzieś jest. I to pociąga. Oj. Masz tutaj, a ja idę. Ojej, jak my mamy daleko już. No mamy kilka metrów. No, abyśmy przepchnęli 100 teraz. Zachorowałem. No i to się bardzo czuję. Leczył się, no ale to jednak wraca, ustępuje, znowu wraca. Także on tutaj się czuje najlepiej. Powiedział mi kiedyś, że wiesz co, gdybym ja miał tutaj żyć tylko miesiąc czasu, a w domu pół roku, to wolałbym tutaj być ten miesiąc czasu. Płynąć sobie, nie słyszeć nikogo. Tego się nie da opowiedzieć, tej przyjemności.